Minęła 19. Jacek Sobala. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie wiadomości w Telewizji Republika. Skończyło się państwo prawa, a powstało państwo bezprawia, powiedział dziś na naszej antenie Marek Suski. Czy Sejm bez posłów Kamińskiego i Wąsika do czasu ich dopuszczenia do prac parlamentarnych jest zgodnie z prawem bezskuteczny? W związku z obchodami 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego prezydent Duda złożył wizytę w Wilnie. Nowy porządek medialny jest taki, że tylko Telewizja Republika transmitowała konferencję prasową prezydentów Litwy i Polski. Kolejny reset jest blisko. Premier Słowacji Robert Fico ogłosił, że Słowacja będzie blokować wejście Ukrainy do NATO, a Ukraina będzie musiała oddać Rosji część swojego terytorium. Osądzenie, zatrzymanie, uwięzienie, wszystko, co spotkało po zgodnym z prawem ułaskawieniu posłów Kamińskiego i Wąsika, jest bezprawne. Według sędziego Zaratkiewicza Sejm, który obraduje bez nich, też jest bezprawny, ale rządząca większość ma na to jedną odpowiedź. My tak rozumiemy prawo. Paweł Buch. Zdaniem profesora Kamila Zaratkiewicza niekonstytucyjna liczba posłów, czyli 458 z uwagi na bezprawne uwięzienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, rzutuje na legalność procedowanych ustaw, w tym ustawy budżetowej, której brak uchwalenia skutkuje rozpisaniem nowych wyborów. Podpis prezydenta pod aktem uchwalonym bezprawnie wbrew trybowi konstytucyjnemu nie uzdrowi żadnej pseudoustawy. Na skutek bezprawia sądowego dwóch posłów zostało pozbawionych wolności. Do czasu ich dopuszczenia do prac parlamentarnych akty wydawane przez Sejm są bezskuteczne. Tu nie chodzi o ustawę tę czy inną, ani o opinię kogokolwiek, lecz o stan prawa w świetle Konstytucji RP. 18 stycznia w Davos emocje tonował prezydent Andrzej Duda, który zapewnił, że nie będzie przedterminowych wyborów. Jeżeli budżet będzie przyjęty, nawet skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego absolutnie nie powoduje żadnych przedterminowych wyborów. Jestem tutaj spokojny, powtarzam jeszcze raz, mam nadzieję, że będę mógł spokojnie ten budżet podpisać. Pozostaje tylko kwestia zgodności z konstytucją. W 2015 roku po wyroku skazującym pierwszej instancji prezydent Andrzej Duda skutecznie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pomimo tego sąd okręgowy w grudniu zeszłego roku skazał obu polityków na bezwzględne więzienie. Maciej Wąsik, jak i Mariusz Kamiński powinni wykonywać swoje mandaty, brać udział w głosowaniu, również ten mandat sprawować w inny sposób, a w sytuacji, w której jest im to uniemożliwiane, no mamy do czynienia z istotną wadą procedury. Pomimo prezydenckiego ułaskawienia marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty obu posłów. Politycy zgodnie z prawem odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, gdzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej unieważniła wygaśnięcie mandatów. Jednak marszałek Szymon Hołownia z pominięciem prawnej ścieżki w Sądzie Najwyższym skierował wniosek o rozpatrzenie jego decyzji do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która pomimo wyroku Izby Nadzwyczajnej orzekła na niekorzyść posłów PiS. Drugie orzeczenie Izby Pracy dotyczy tylko pana posła Kamińskiego, to po pierwsze, a po drugie zostało wydane w warunkach nieważności, gdyż już było, ta kwestia była objęta powagą rzeczy osądzonej. Wieczorem 9 stycznia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim, zostali zatrzymani przez policję. Trafili do dwóch zakładów penitencjarnych w Radomiu i Przytułach Starych. Posłowie przystąpili do strajku głodowego, który trwa już prawie 2 tygodnie. Codziennie w całej Polsce trwają demonstracje solidarności z pierwszymi więźniami politycznymi III RP. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 161. rocznicy Powstania Styczniowego, które odbywały się w Wilnie. Po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą obaj przywódcy odpowiadali na pytania dziennikarzy. Ciekawa rzecz, konferencję prasową prezydentów Litwy i Polski transmitowała na żywo tylko telewizja, którą Państwo oglądają, Telewizja Republika. Prezydent Duda powiedział m.in. ja nie pozwolę na żadną weryfikację sędziów, którzy zostali powołani w ciągu ostatnich 8,5 roku. Wizytę prezydenta na Litwie obserwował Konrad Chmioła. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Wilnie na Litwie z okazji
161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego łączy się również z kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie 161 lat temu Polska, Litwa, ale także Białoruś i Ukraina nastąpił zryw tych krajów przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Podobnie teraz w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę potrzebna jest mobilizacja wspólnych państw. Właśnie kwestie bezpieczeństwa zdominowały dzisiejszą dyskusję. Zbroimy się po to, by nikt nas nie zaatakował. Zbroimy się po to, by ten element odstraszający, by to tak zwane deterrence, jak mówimy w NATO, było u nas wystarczająco realne, żeby zniechęcić każdego potencjalnego napastnika. Oczywiście w tym wypadku wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tym potencjalnym agresorem jest Rosja, ale biorąc pod uwagę też doświadczenia, które wynikają z obserwacji wojny na Ukrainie, te wszystkie rodzaje uzbrojenia, w które dzisiaj wyposażamy polską armię, no, powinny być adekwatne do tego, by zapewnić rzeczywiście nowoczesną obronę odpierającą atak i odpychającą przeciwnika dzięki zasięgowi tej broni na odpowiednią odległość, tak by nie mógł on się zbliżyć. Więc zakładamy, że realizacja tych zakupów będzie oznaczała tutaj umocnienie bezpieczeństwa Polski i oczywiście także i wschodniej flanki NATO. Natomiast będziemy się domagali i domagamy się cały czas także od naszych sojuszników umacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki. Temu służą kolejne reformy, które są dokonywane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i będziemy to kontynuowali na zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. Wileńska Rossa to jedna z polskich nekropolii narodowych. To właśnie tutaj spoczywają m.in. dowódcy Powstania Styczniowego, m.in. generał Zygmunt Sierakowski, dowodzący powstańcami na Żmudzi, oraz Konstanty Kalinowski, polski i białoruski działacz niepodległościowy, dowodzący powstaniem na Litwie. I właśnie tutaj, na Wileńskiej Rossie, zaplanowano część ceremonialną, część oficjalną tych wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym. M.in. złożenie kwiatów przed mauzoleum matki i syna, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego, a także urna z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego. Chciałbym wyrazić radość z powodu doskonałych stosunków między Litwą a Polską. Jako przyjaźni sąsiedzi, braterskie narody, wiarygodni partnerzy i sojusznicy, Litwa i Polska stoją razem na straży demokratycznej Europy i wspólnie działają na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i całego regionu. Oba kraje pomyślnie współpracują w dziedzinie obronności, tak na szczeblu NATO, jak i tym krajowym. Dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy wzmacniać tę współpracę, organizować wspólne ćwiczenia, szukać nowych sposobów szkolenia naszych sił zbrojnych oraz zwiększać mobilność wojskową. Nasza jedność i współpraca nabiera szczególnej wagi w kwestii wsparcia dla Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że w najbliższym czasie wspólnie z prezydentem Zełenskim zorganizujemy spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Wówczas powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Na przestrzeni półtora roku dokonało się ponad 1000 większych lub mniejszych starć, w których zaangażowanych było ponad 150 tysięcy powstańców. Styczniowy zryw był najbardziej masowym i najdłużej trwającym w całym XIX wieku. Bilans insurekcji był tragiczny. Dziesiątki tysięcy poległych, straconych przez Rosjan, konfiskaty majątków i zesłania na Syberię. Konrad Chmioła, Wilno, Telewizja Republika. Oczko mu się odlepiło, temu misiu. Ta nieśmiertelna fraza, zaczerpnięta z kultowego filmu Stanisława Barei, idealnie opisuje to, co właśnie spotkało panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Pani minister triumfalnie ogłosiła, że mamy potwierdzenie, a zaraz potem Komisja Europejska odpowiedziała, że nie potwierdza. Ale nie ma powodu do niepokoju, bo to jest taka nieduża, drobna pomyłka, tam w sumie chodzi o jakieś 76 miliardów euro z funduszy przeznaczonych na drogi i szpitale, czyli nic istotnego. Mamy potwierdzenie z Komisji Europejskiej. Polska spełnia 3 ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych. 76 miliardów euro na realizację programu do 2027 roku. Warunek pierwszy. Polska przesłała na razie tak zwaną samoocenę. Samooceniła, że spełnia wymogi kart praw podstawowych. Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keyssemaeker: teraz to oceniamy.
KE zgodnie z rozporządzeniem powinna to zrobić jak najszybciej, najdalej za 3 miesiące. Warunek drugi i trzeci. Rzecznik. Dwa pozostałe warunki nie są jeszcze spełnione. To warunki, od których uzależnione są wypłaty w dziedzinach transportu i ochrony zdrowia. Trwają rozmowy. O tych warunkach informowałam 14 stycznia. Swego czasu pan były premier Leszek Miller, obecnie europoseł, z rozbrajającą szczerością powiedział w mediach, że najważniejszym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o uzyskanie pieniędzy z KPO, jest zmiana władzy w Polsce i w gruncie rzeczy o to chodzi Brukseli, czyli Komisji Europejskiej, środowiska liberalno-lewicowe z IPP, które tam dzisiaj rządzą. To są koledzy partyjni europejscy pana premiera Donalda Tuska. Myślę, że dla nich zwycięstwo premiera Donalda Tuska w wyborach to, że różnymi zabiegami jako tak zwana zagranica udało im się do tego zwycięstwa doprowadzić, no, stanowi dla nich już wystarczającą przesłankę do tego, by przestać blokować pieniądze z KPO dla Polski. Władze w Ankarze spodziewają się, że prezydent Rosji Władimir Putin uda się z wizytą do Turcji 12 lutego. Tak donoszą rosyjskie agencje informacyjne, powołując się na turecką prasę. No, wypada zapytać, czy Polska będzie następna. W końcu ekipa Resetu wróciła. A po tym, co ostatnio bredził w Davos minister Sikorski, możemy się wszystkiego spodziewać. Grunt pod kolejny reset jest już gotowy. Właśnie premier Słowacji Robert Fico ogłosił, że Słowacja będzie blokować wejście Ukrainy do NATO i Ukraina będzie musiała oddać Rosji część swojego terytorium. Od dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent Rosji Władimir Putin nie został przyjęty w żadnym kraju członkowskim NATO. Jednak, jak podają tureckie media, powołując się na stanowiska placówek dyplomatycznych, może zmienić się to 12 lutego. Ma wtedy dojść do spotkania prezydenta Turcji Erdogana z Putinem w tureckiej stolicy Ankarze. Prorosyjskie zachowania przywódców można także dostrzec w innym państwie NATO. Swój sprzeciw wobec dołączenia Ukrainy do sojuszu wyraził wczoraj podczas radiowego wywiadu premier Słowacji Robert Fico, gdy opowiadał o zaplanowanym przez niego spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Potwierdzę, że nie otrzyma żadnej broni, jeśli chodzi o słowacką armię i zaopatrzenie państwowe. Powiem mu, że są rzeczy, co do których mamy zupełnie odmienne zdanie. Powiem, że jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, szanujemy ich, ale muszą spełnić warunki. Powiem mu, że jestem przeciwny członkostwu Ukrainy w NATO, że będę to blokować. Bo to jest właśnie podstawa trzeciej wojny światowej. Ukraina nie jest suwerenna i niezależna. Znajduje się pod całkowitym wpływem i kontrolą USA. Trwa to od 2014 roku po Majdanie. W tej wojnie musi być jakiś kompromis, który będzie bardzo bolesny dla obu stron. Nie wiem, na co oni czekają. Że Rosjanie opuszczą Krym, Donbas i Ługańsk, to nierealne. Prawdopodobnie ten kompromis będzie niejako wyglądać, aby się to dotykać jednej i drugiej strony. PRL-u skandalizująca piosenka Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin, że tem mon pli, była liderem listy przebojów rozgłośni harcerskiej, bo cenzor z Mysiej uwierzył, że chodzi o miłość harcerza do harcerki. W Ameryce amerykańscy harcerze nigdy w życiu nie musieli zdobywać takich sprawności, ale na całe szczęście są tam polskie chówce ZHP, a chówiec Mazowsze działający w Los Angeles właśnie obchodzi okrągłą 50. rocznicę istnienia. Małgorzata Szulc. Wczoraj w Los Angeles odbył się bal z okazji 50-lecia harcerstwa. Związek Harcerstwa Polskiego działa poza granicami kraju na podstawie statutu z 1936 roku. Jest nieprzerwaną ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku. My jesteśmy kontynuacją harcerstwa sprzed wojny. Wszyscy, którzy prowadzili harcerstwo po Powstaniu Warszawskim, po prostu wybyli na obczyznę i na uchodźstwie po prostu stworzyli od nowa tam chorągiew, przepraszam, naczelnictwo i później chorągwie i to rozpowszechniło się po to po całym świecie. Stosuje harcerskie metody wychowawcze oparte na ideach zawartych w przyrzeczeniu i prawie harcerskim z potrójną służbą. Bogu, Polsce i bliźnim. Są to piękne karty historii. 5 dekad to jest ogrom czasu. Ale tego typu podsumowania zawsze też skłaniają nas do snucia pewnych rozważań nad następnymi dekadami, nad pielęgnowaniem polskości poza granicami kraju. Jest okazją do upamiętnienia początków oraz nagrodzenia zasłużonych działaczy.
Jesteśmy dumni, że sponsorujemy to wydarzenie kontynuowane od tylu pokoleń, a udział w nim biorą także dzieci i młodzież. Jest to niezwykle inspirujące. Działalnością związku kieruje naczelnictwo w Londynie z przewodniczącym ZHP na czele. Związek składa się z organizacji harcerzy, harcerek i starszego harcerstwa. Podtrzymujemy wśród młodego pokolenia i pielęgnujemy te wartości, o których tak często się mówi. Bóg, honor, ojczyzna. Chciałbym życzyć wszystkim harcerzom, harcmistrzyniom, harcmistrzom, aby te wartości były priorytetem ich organizacji, całego harcerstwa, by nigdy nie zapomnieli, że harcerstwo zawsze, od początku, było związane z wiarą w Boga, a więc z Kościołem katolickim. Było związane z patriotyzmem, z miłością do ojczyzny i poświęceniem się dla tej ojczyzny. W każdym kraju działania związek podzielony jest na okręgi, z których każdy ma odrębną osobowość prawną. Na poziomie okręgów działa organizacja Przyjaciół Harcerstwa, której przedstawiciele wchodzą w skład naczelnictwa. Z Los Angeles dla Telewizji Republika, Małgorzata Szulc. Więcej aktualnych informacji znajdą Państwo na naszym portalu tvrepublika.pl. Dziś mija 13 dzień głodówki prowadzonej przez bezprawnie uwięzionych posłów Kamińskiego i Wąsika. Teraz sport i pogoda, a o 19.30 gościem Piotra Nisztora będzie Krzysztof Szczucki, to za mniej niż 14 minut.